Mazurek Dąbrowskiego w Predazzo. Powód może być tylko jeden. Kamil Stoch wygrał drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Piąte zwycięstwo w karierze dało awans na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Po pierwszej serii skoku na odległość 125,5 metra Kamil Stoch zajmował trzecie miejsce za Gregorem Schlierenzauerem i prowadzącym Andreasem Wankiem. W finale Polak zadał nokautujący cios. 131,5 metra. Najdłuższy skok w konkursie. Ani wczorajszy zwycięzca Schlierenzauer, ani lider po pierwszej części Wang nie dali rady. Kamil wygrał. Oddały mi się dwa dobre skoki, zwłaszcza ten drugi. Ten drugi był naprawdę super, przyniósł mi bardzo dużo przyjemności. No i cóż, radość z kibicami to było to, co zawsze sprawia mnie w niesamowity nastrój. Było to piąte w karierze zwycięstwo Kamila Stocha i siódme podium w tym sezonie. W klasyfikacji generalnej Stoch awansował na czwarte miejsce. O 2 punkty wyprzedza szóstego dzisiaj Tomasa Morgensterna. Schlierenzauer zbliżył się na 3 punkty do prowadzącego, a 16 dzisiaj Andreasa Kofflera.